wiesz, tak ludzie się zwracają do góry, do tego Boga, tak? A tak naprawdę, no, ta Matka Ziemia, bardziej do dołu powinniśmy patrzeć. Pijcie, albowiem oto jest krew moja. Ona mnie tego wszystkiego uczyła, jakby tak po cichu. Pierwsza wizyta w terapii, takie coś. Czy wierzysz w Boga? Pewien pan widz zadał mi pytanie, czy wierzy w Boga? I ja się spodziewałam pytań takich... Jeuszka! A który czas? To pytanie takie bardzo jest intymne, bym powiedziała. Chodzę i cały czas mi tak w głowie, nagraj ten wideo. Ponieważ tak coś mi podpowiada, że coś muszę powiedzieć, więc powiem wszystko, co myślę na ten temat. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to samo pytanie, czy wierzysz w Boga, należałoby powiedzieć inaczej. Czy czujesz Boga w sobie? Czasami. I najkrócej, bez filozofii, powiedziałabym tak. Czasami Go w sobie czuję. Czym jest Bóg? Bóg jest miłością, czasami czuję miłość i takie zjednana ze światem na jednej fali, czasami nie czuję. Moja przygoda z Bogiem zaczęła się tak, byłam małą dziewczynką, ponieważ mam dużo krwi w sobie namieszanych, miałam jedną babcię katoliczkę, a drugą babcię prawosławną. W związku z tym jedna mnie uczyła modlitwy Ojcze Nasz po polsku, a druga po rosyjsku. I oni jak gdyby były w różnych wiarach, tak, katoliczka i prawosławna. Już wtedy będą, mając tych 5 lat i będąc nauczoną tych dwóch modlitw, zakumałam, że coś tutaj jest nie halo, bo babci mówią, że mają różne religie, ale ta modlitwa Ojcze Nasz w tłumaczeniu jest słowo to samo. Druga rzecz, babcia po raz pierwszy zabrała mnie do cerkwi, pamiętam. I ja tam nic nie rozumiałam, staliśmy i uderzyły mnie słowa, w których to ksiądz mówi, tak samo jest w Polsce też, jak i w rosyjskiej cerkwi. Pijcie, albowiem oto jest krew moje. I jedźcie, albowiem oto jest ciało moje. Ja się po prostu przeraziłam. Złapałam babcię za rękę i jeszcze w rosyjskiej cerkwi oni noszą wino i częstują, że masz popić to wino, tak? Oczywiście nie wiedziałam, że tam jest jakieś wino. Myślałam, że trafiłam po prostu tutaj nie wiadomo gdzie, że zaraz mi każą pić krew i bardzo mi się to nie spodobało. To było moje taka pierwsze wrażenie. Pierwsza wizyta w cerkwi i takie coś. Następna rzecz. Gdy przyjechałam do Polski, był okres bierzmowania i pani katechetka powiedziała mi tak, ja powiedziałam, że mam chrzest rosyjski, prawosławny, na co ona mi powiedziała, że no to fajnie, ale to jakby tak nie za bardzo i proponuję cię ochrzcić na nowo po polsku. Kolejny raz coś mi w głowie pstryknęło, że no coś kurczę tutaj nie halo, tak? Bo miałam z jednej strony bardzo kochającą, ciepłą, religijną taką babcię w takim dobrym znaczeniu, która była dla mnie, ona mnie w ten świat wprowadziła, tak? I potem mi mówią, że ten to jest nie za bardzo, dawaj po naszemu. Znowu takie coś, no okej, zbieram informacje, tak? Jeszcze jak byłam mała, bardzo często podchodziłam do taty i to były w ogóle czasy fajne, była ta cała pierestrojka i komuna, za komuny nie można było wieszać ikon podobno w domu, więc babcia miała ikony wszystkie schowane, bo dziadek był jakieś tam wysokie stanowisko zajmował i ona tak, ona mnie tego wszystkiego uczyła jakby tak po cichu. I co chciałam powiedzieć? Aha, więc babcia mnie uczyła, ja przychodziłam do domu do taty i mówiłam mu, tata, ale czy Bóg istnieje? I tata tak zawsze, pamiętam, zawsze odpowiadał na to pytanie tak samo, robiąc taką samą minę. On tak uśmiechał się, patrzył gdzieś tak do góry i mówił, musi być, coś takiego jest, nie? I ja tak miesiąc minimum mówię, zadam jeszcze raz pytanie, może będzie jakaś inna odpowiedź. On robił to samo, tak? Więc tu miałam takie babcie, dwie różne, modlące się inaczej, ale o tym samym. I tata, który mówił, że nie Bóg, ale coś takiego istnieje, więc ja rosłam w takim przekonaniu, że coś takiego istnieje. Potem działy się różne rzeczy w moim życiu, kiedy ja widziałam rzeczy, które jak gdyby rozumowi nie da się wytłumaczyć, tak? Ja jestem takim logicznym człowiekiem, wierzę tylko w to, co widzę. Niemniej jednak w moim życiu zdarzyły się i w mojej rodzinie takie rzeczy, że mój tata ochrzcił się w wieku 40 lat, więc było grubo. Lolololo, teraz wszyscy będą myśleć, co to było. W każdym bądź razie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że na swoje dzisiejsze lata, tak, mam ile tam, 35 niecałe lat, ja czuję, że tak jak tata, że może nie Bóg, ale coś takiego istnieje. Nie, tak naprawdę czuję, że samo pytanie, czy wierzę w Boga, jest jakby... Ja bym go inaczej powiedziała, czy czujesz w sobie tego Boga, tak? Bo wierzyć albo nie wierzyć, no ja powiem, że wierzę. I co to znaczy? Nic. Albo, że nie wierzę. Jeżeli to coś istnieje, jakaś energia, Ojciec Absolut, to coś dobre, tak? To czasami ja wpadając w ten potok, mogę go czuć w sobie.
I są takie okresy w moim życiu, że wszystko mi się udaje, jestem pełna energii, jakby włącza się taka intuicja, wszystko robię prawidłowo. A są, kiedy idę nie tam, dostaję cały czas po łapach, obsadzam rękę do wentylatora niedawno. I to taki znak, że idę nie tam, jak gdyby szkodzę sobie i światu. Ja to czuję bardziej tak, że albo my jesteśmy tą całością, w tym wszystkim, cząstką, tak jak czy kropelka morza to też jest morze, tak? No to czy człowiek jest Bogiem? No on jest tą kropelką tego czegoś, tak? Więc też jak gdyby jest. Mamy to w sobie. Nie gdzieś tam w kościele, nie trzeba tam. A propos jeszcze tego klękania, też taka ciekawa myśl. Mi się wydaje, że mąż mi zwrócił na to uwagę po wizycie w Meksyku, był na ayahuasce i jak przyjechał, powiedział, że wiesz, tak ludzie się zwracają do góry, do tego Boga, tak? A gdzieś tam, że on jest. A tak naprawdę, no ta Matka Ziemia, bardziej do dołu powinniśmy patrzeć, tak? Z prochu powstałeś. O, dziecko płacze, muszę lecieć. Idę. Chcesz powiedzieć coś? To jest mój synek i tak sobie myślę, że ja go sobie nie zrobiłam. W sensie, wiecie o co chodzi, to jest jakaś taka magia, tak? No to jest cud, to jest jakiś przejaw czego nie do końca możemy pojąć. Tak, kukunia? Ty słoneczko, mamy kochane jesteś. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pana pytanie. Podsumowując, czasami go czuję i powiem jak mój tata, że jeżeli nie Bóg, to coś takiego jest, tak? I fajnie jest w tym żyć, w takiej dobrej energii, takiego, kiedy gdzie nie pójdziesz, otwierają ci się drzwi. I życzę nam wszystkim, żebyśmy no, byli w czymś po dobrej stronie mocy, o, tak bym powiedziała. Przyjechali właśnie nasi. Idę. Jeee! Dla! O kurde, ja to sobie wymyśliłam. Jechał świeżutki paszporcik dla Antosia, a to znaczy, że przylecimy do Polski niedługo. Także podsumowując i odpowiadając, czy wierzymy w Boga, to przynajmniej w trzech różnych językach i wyznaniach. Pozdrawiamy. I'm not the one who's got to go.